kroić i obierać cebulę, aby miało to największy sens, ja mam na to zawsze ten sam sposób. Podzielmy sobie cebulę na dwie części. Górną czuprynkę i tę dolną dupeczkę. Zaczynamy obieranie od przekrojenia cebuli na pół. Cebula otworzona, a dzięki tej czuprynce bardzo łatwo ściągać jest nam warstwa po warstwie, obierając tym samym cebulę gotowe. Czuprynka odcięta nie będzie już nam potrzebna. Teraz, jeśli chcemy kroić cebulę w kostkę lub talarki, czy też w półksiężyce, należy zachować dupeczkę, ponieważ trzyma ona cebulę w ryzach. Te warstwy wszystkie podczas krojenia nie będą się rozjeżdżały i unikniemy prawdopodobieństwa zacięcia się. Zaczynamy krojenie w kostkę. Mała kostka, większa kostka, krójcie jaką wola. Chodzi o to, że odpad jest bardzo mały i nie zatniecie się tak łatwo, jakby tej dupki nie było. Kroimy teraz na talarki. W porządku, czas teraz pokroić cebulę w pióra. Przy tej technice, zwanej też cięciem bocznym, należy pozbyć się zarówno czuprynki, jak i dupeczki i cebulę kroimy bocznie. Elegancko zbiera się na deszcz, więc czas na ostatnią technikę. Obieramy i kroimy cebulę w plasty. Zaczynamy od pozbycia się tych wierzchnich warstw i tak jeszcze nieobraną cebulę przekrajamy, odcinając czuprynkę oraz dupeczkę. Teraz delikatnym cięciem nacinamy pierwszą z warstw. Dzięki temu z łatwością możemy obrać cebulę. I tak przygotowaną możemy ciąć już na plasterki, ale zanim to zrobimy, proponuję odciąć tutaj delikatnie kawałeczek, aby cebula nie latała na boki i była stabilniejsza. Cyk, myk i tym sposobem cebula jest już obrana i pokrojona w kostkę, pół talarki, pióra czy plastry, ale jakiej wy techniki do tego użyjecie, to już zależy tylko i wyłącznie od was oraz od potrawy, w jakiej udział będzie brała cebula właśnie. Kluczem do sukcesu jest szybkość cięcia, co zapewni praktyka, oraz ostry nóż. Dzięki temu będzie on kroił cebulę, a nie miażdżył. Soki nie będą wypływały, podrażając naszych oczu, a chyżość cięcia pozwoli szybciej uporać się z problemem. Także nie mam tu żadnych łez, a całość jest szalenie prosta. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!